Wiemy już, jak wygląda postać ogólna. Znamy również postać iloczynową. Teraz będziemy chcieli zamienić sobie postać ogólną na postać iloczynową. W jaki sposób można to zrobić? Popatrzmy. Tak prezentuje się postać ogólna. Mamy tutaj dostępne współczynniki A, B oraz C. Jeżeli zerkniemy na postać iloczynową, to tutaj występuje również A i to mm, przepisujemy sobie po prostu z postaci ogólnej. Mamy również tutaj... X1, X2. Z czym kojarzą się nam X1, X2? Powinny nam się kojarzyć z miejscami zerowymi. Czyli jak jest wniosek? Aby zamienić postać ogólną na postać iloczynową, musimy wyznaczyć sobie miejsca zerowe. A potrafimy już to robić. Yy, ja dałem w tej lekcji troszeczkę mniej przykładów i... Chciałbym je wytłumaczyć dokładniej, ponieważ pokażę takie przypadki jeszcze, gdzie szybciej zapisuje się niektóre funkcje do postaci loczynowej. Nie będziemy musieli zawsze korzystać z delty, bo co mówi nam o liczbie miejsc zerowych? Delta. I teraz pojawia się pytanie, czy wszystkie funkcje kwadratowe możemy zapisać w postaci loczynowej? Odpowiedź jest taka, że nie możemy, ponieważ... Pamiętamy, że są takie funkcje kwadratowe, które nie mają miejsc zerowych, czyli takich funkcji po prostu nie da się e, zapisać w postaci loczynowej, ponieważ nie będziemy mieli co tutaj wstawić. Pojawia się również pytanie, e, czy można zapisać w postaci loczynowej funkcję, która ma jedno miejsce zerowe. Możemy to zrobić, zrobimy sobie taki przykład e, jako ostatni. E, tak więc możemy przejść sobie już do przykładów. Tutaj mamy taką klasyczną... Funkcję kwadratową potrzebujemy miejsca zerowe, czyli musimy rozwiązać sobie takie równanie. x kwadrat minus 3x plus 2 równa się 0. Poszukamy argumentów, które po podstawieniu za x sprawią, że funkcja przyjmie wartość 0. Do tego musimy wyznaczyć sobie deltę. Delta to jest b kwadrat, minus 3 do kwadratu to jest 9. Minus 4 razy 1 razy 2 to jest minus 8. Mamy 1. Do miejsc zerowych potrzebne, potrzebny jest nam pierwiastek z delty. To jest też 1. No i korzystamy z naszych wzorów. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. A. a jest 1, czyli mamy coś takiego. x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli mamy 2. Mamy x1, mamy x2, potrzebujemy jeszcze a. Powiedzieliśmy sobie, że a to jest 1, czyli możemy te nasze dane wstawić sobie do wzoru na postać iloczynową, czyli mamy a razy x minus x1, drugi nawias, x minus x2. Tej jedynki nie musimy pisać, bo 1 razy cokolwiek daje cokolwiek, czyli sobie zmarzymy. I mamy tutaj naszą postać iloczynową, czyli Przypominamy sobie w jaki sposób wyznacza się miejsca zerowe. No i y, przypadek, gdy c równa się 0, nie mamy tutaj liczby, możemy to robić na dwa sposoby. Możemy sobie liczyć z delty, ale gdy c jest równe 0, to aby zapisać funkcję w postaci iloczynowej, wystarczy x wyciągnąć przed nawias. Czyli będziemy stąd zabieramy x i stąd zabieramy x, czyli tutaj odejmujemy potęgę jedną, tak? czyli będzie x. Tutaj jest potęga pierwsza, czyli będzie x do zerowej, czyli 1. x plus 2. I teraz to jest taki przypadek, gdzie jedno, oj ciemny kolor, gdzie jedno z miejsc zerowych wynosi 0, bo popatrzmy, jak możemy to inaczej zapisać. x odjąć 0 i x plus 2. Czyli widzimy, że jednym miejscem, miejscem zerowym jest 0, drugim 2. Jakby wyglądał wykres takiej funkcji? a jest 1, y, czyli ramiona do góry, miejsce zerowe jest w zerze i w minus 2. Tu mamy minus 2 ramiona do góry i wygląda to w ten sposób. Czyli wszystko się zgadza. Ale y, jeżeli ktoś liczyłby z delty, to nie ma żadnego problemu, tylko może to zająć troszeczkę czasu. Możemy sobie policzyć. Delta to jest b kwadrat, czyli 4 minus 4b y, kwadrat minus 4ac 4 razy 1 razy 0, czyli po prostu mamy 4. Pierwiastek z delty to jest 2. No i mamy x1 to jest minus b, czyli minus 2, plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli mamy 0 przez 2, czyli 0. x2 to jest minus b minus pierwiastek z delta przez 2a. Czyli minus 4 przez 2 to minus 2. I widzimy, że 0. Nasze miejsce zerowe i minus 2, no bo z nawiasu wyciągamy ze zmienionym znakiem. Widzimy, że dwie metody są poprawne, tylko po co się męczyć w liczenie delty i wyznaczanie tych miejsc zerowych w taki sposób, jak możemy sobie po prostu zapamiętać, gdy c jest równe 0, że x wyrzucamy przed y, nawias. Yy. No i taka propos, to jest jedna z metod rozwiązywania takiego równania. x kwadrat y, plus 2x równa się 0, tak? Yy. x kwadrat plus 2x równa się 0, wyrzucamy sobie x przed nawias, czyli mamy x x plus 2, kiedy mnożenie dwóch liczb da 0, kiedy jedna z nich jest 0, czyli zobaczmy, jeśli za x wstawimy 0, mamy 0 razy 2 to jest 0. A w tym nawiasie, jeżeli ogólnie za x podstawimy minus 2, mamy minus 2 razy 0, to jest 0. Czyli yy, to, jest to polega tylko na rozwiązywaniu równych kwadratowych, tak? które są bardzo proste. Yy, no i tutaj kolejny yy, Taki specjalny przykład, tam mieliśmy, że C równa się 0, tak? Teraz mamy, że B równa się 0, no ale niestety nie będzie, kiedy A równa się 0, no bo pamiętamy, że A nie może być 0. I popatrzmy, my chcemy znaleźć, e, szukamy miejsc zerowych, żeby zapisać postać iloczynową. Czyli musimy rozwiązać sobie takie równanie. Za Y wstawiamy 0 i rozwiązujemy równanie. To równanie również możemy policzyć sobie z delty, ale jest szybszy sposób. Gdy B równa się 0 to możemy sobie liczbę wyrzucić, yy, przerzucić na prawą stronę. Teraz bierzemy pierwiastek i pamiętamy, że jeżeli jest takie równanie, to mamy dwa rozwiązania. x1 jest 2, a x2 minus 2. Tak, pierwiastek z 4 to jest 2 i minus pierwiastek z 4, czyli minus 2. No i popatrzmy, 2 do kwadratu daje 4 i minus 2 również do kwadratu daje 4. Dlatego są dwa rozwiązania. Jedno dodatnie, tutaj drugie ujemne. No i możemy sobie zapisać nas, naszą postać loczynową. Tutaj mamy a1, czyli nie przepisujemy. x minus 2 i x plus 2. Jako zadanie do przećwiczenia można sobie zrobić ten sam przykład, tylko korzystając z delty. Ja nie będę tego robił, no bo po co? Lepiej z nadszybszą metodą. No i tutaj y, x kwadrat plus 4 równa się 0. Postępujemy, b równa się 0, y, postępujemy według tego samego schematu, liczbę przerzucamy na drugą stronę i teraz y, zauważamy, że to jest równanie sprzeczne. Dlaczego? No bo żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da ujemnej, liczba rzeczywista. Yy. No i niestety y, to jest brak, y, brak miejsc zerowych, czyli sprzeczność. I jak jest wniosek, tego nie da się zapisać w postaci iloczynowej. Nie da się. Możemy dopisać jeszcze dlaczego. Ja już nie będę tego robił. No bo nie ma miejsc zerowych, tak? Yy. I to jest właśnie to, o czym warto pamiętać, bo możemy zaoszczędzić czas. Yy. Tak samo, jeżeli będziemy chcieli policzyć deltę, to wyjdzie nam ujemna. Yy. Jak jest wniosek, że nie ma miejsc zerowych. A Tutaj mamy taki specyficzny przypadek, już nie ma innych specyficznych y, przypadków. Y, tutaj mamy taką czystą postać, gdzie b jest różne od zera i a jest różne od zera, czyli w tym przypadku, o, możemy sobie to zapisać, b różne od zera i c różne od zera i to jest y, taki daszek. Y, w matematyce, jeżeli dajemy jakieś warunki, mówimy i, mówimy i. No to możemy taki daszek sobie postawić. Liczymy, z, y, mamy b, równe, y, b różne od 0, c różne od 0, czyli w takim przypadku musimy korzystać z delty. Delta to jest b kwadrat, minus 4 do kwadratu to jest 16, minus 4 razy 1 razy 4 to jest minus 16. Mamy 0, tak? Y, czyli jaki jest wniosek? Ja nie zapisałem, te, troszeczkę się zawiesiłem, bo nie zapisałem tego, że rozwiązujemy takie równanie x kwadrat minus 4, x plus 4. Ale nie musimy zawsze tego zapisywać, kiedy chcemy sprawdzić, ile funkcja ma miejsc zerowych. Wystarczy policzyć sobie po prostu e, deltę i będziemy wiedzieli, czy warto dalej rozwiązywać takie równanie. No delta jest e, równa 0, czyli my chcemy sobie e, skorzystać z tego wzoru na jedno miejsce zerowe, tak? x1 to jest minus b, czyli minus minus 4 to 4 przez 2a i mamy 2. Jeżeli mamy 2, jeżeli mamy jedno miejsce zerowe, to w postaci iloczynowej to miejsce zerowe wstawiamy na miejsce tego x2, czyli przyjmujemy, że to jest to nasze drugie miejsce zerowe. I teraz jak będzie wyglądał nasz wzór w postaci iloczynowej? Znowu a mamy 1, no tak mi się dziwnie dobrało, mamy x minus 2 i x minus x2, czyli również 2. Możemy sobie sprawdzić, że to działa. x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 2 to jest minus 2, tu to samo yy, mamy minus 2, czyli minus 2x, minus 2x to jest minus 4x, czyli mamy x kwadrat minus 4x, i minus 2 razy minus 2 to plus 4. Wszystko się zgadza. Yy, nie ma żadnego problemu ja tutaj zastosowałem coś takiego co się nazywa przychodzenie z postaci iloczynowej do postaci ogólnej yy, o tym musimy pamiętać, że trzeba yy, yy, że trzeba przemnożyć sobie wszystkie elementy przez wszystkie, no ale o tym jest osobna lekcja yy, zatytułowana zamiana postaci iloczynowej na ogólną, to jest bardzo proste jak widzimy, trzeba tylko przemnożyć no i teraz yy, to wszystko Musimy po prostu pamiętać, że potrzebujemy miejsca zerowe. Postać iloczynowa zależy od miejsc zerowych. x1, x2. Jeżeli funkcja ma dwa miejsca zerowe, to normalnie wstawiamy tutaj jedno, tutaj drugie. Jeżeli jedno miejsce zerowe, to to miejsce zerowe wstawiamy tutaj oraz tutaj. Jeżeli funkcja nie ma miejsc zerowych, to yy, nie możemy zamienić postacie ogólnej na postać nową. I teraz jak sobie szybko, jak można szybciej znaleźć miejsca zerowe? No w przypadku, gdy mamy b i c różne od zera, to po prostu musimy liczyć z delty. W przypadku, gdy c jest równe 0, czyli mamy same x, możemy x wyrzucić sobie przed nawias i po prostu jednym rozwiązaniem jest zawsze 0, a w drugim widzimy tutaj minus 2. To jest do obliczenia miejsc zerowych, ale po prostu jak wyrzuc wyrzucimy x, to ta postać tak się zmienia, że od razu mamy postać iloczynową. Czyli to jest fajne, nie trzeba nawet nic liczyć i podstawiać, tylko po prostu tu już mamy postać iloczynową. No i gdy b jest równe 0, czyli nie ma tego elementu z x, przerzucamy liczbę na drugą stronę i yy, sprawdzamy. Tutaj mamy x kwadrat równa się 4. O, może zrobię jeszcze taki jeden przykład y równa się 2x kwadrat minus 4. Tak? No bo wszędzie było a równe 1, możemy zrobić, że a jest różne, a to będzie taki fajny przykład. Widzimy, że B mamy różne od zera, więc tą y, prawą stronę przyrównujemy do zera, liczbę przerzucamy na drugą stronę czyli 4 i pamiętamy, że w tym momencie jeszcze nie stawiamy pierwiastka. Pierwiastek stawiamy dopiero, gdy będziemy mieli samo x kwadrat równa się liczba, czyli x kwadrat równa się 2. Stawiamy sobie pierwiastek i co mamy? x równe pierwiastek z 2 i x równe minus pierwiastek z 2. Czyli to jest też taki fajny przykład, bo nie zawsze muszą tutaj wyjść liczby. To, że nie da się na przykład to, że nie da się z dwójki wyciągnąć elegancko pierwiastka, to nie znaczy, że nie możemy tego zapisywać, bo miejsca zerowe mogą być dowolne, tak? Skoro mamy już miejsca zerowe, odgrodzę tutaj, to możemy zapisać sobie postać iloczynową. I mamy y równa się a razy x minus pierwsze miejsce zerowe i x plus pierwiastek z dwóch, czyli minus, minus pierwiastek z dwóch, stąd plus drugie miejsce zerowe i to jest postać iloczynowa. Czyli warto pamiętać o tych y, przypadkach, gdy b jest równe 0, c jest równe 0, bo zaoszczędzimy sobie czas, jest mniej obliczeń i y, no trudniej się tutaj pomylić, czyli y, to nam sprzyja, bo my nie chcemy się mylić. No i to wszystko chyba, y, to nie jest trudne, y, na pewno w szkole y, te przykłady będą przerabiane, bo to występuje bardzo często. Y, na maturze, znaczy często, no czasami są takie zadania, żeby zamienić, ale to jest w zadaniach zamkniętych, one są mało punktowane, no bo widzimy, że to wcale nie jest takie trudne. Także e, zachęcam również do kolejnych lekcji, gdzie dalej będziemy e, zajmowali się e, funkcją kwadratową.